Dostępność w przepisach polskiego prawa dzielimy na trzy obszary. Na dostępność architektoniczną, dostępność cyfrową i dostępność informacyjno-komunikacyjną. Dostępność dojścia do szkoły to droga od najbliższych przystanków, która powinna być równa, bez krawężników. Jeżeli przed szkołą znajduje się parking, to powinny na nim być miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Powinny być one dobrze oznaczone i powinny być szersze, tak aby osoba na wózku inwalidzkim czy okulach mogła bez problemu wysiąść z samochodu czy do niego wsiąść. Wejście do szkoły powinno być dobrze oznaczone. Jeżeli przed budynkiem są schody, to na pierwszym i na ostatnim stopniu powinny być oznaczenia kontrastowe. Alternatywą dla schodów może być schodołaz albo podjazd dla wózków. Wszystkie drzwi powinny być szerokie, tak by bez problemu mogła wjechać przez nie osoba na wózku lub wejść osoba poruszająca się w okulach. Drzwi powinny być kontrastowe, a na wysokości wzroku powinny znajdować się tabliczki także z oznaczeniami wypukłymi lub w alfabecie Braille'a. Pamiętaj, by na tablicy ogłoszeń, na tabliczkach na drzwiach pisać czcionką prostą, bezszeryfową. Toalety w szkole powinny być szerokie, tak aby mogła do nich wjechać osoba na wózku. Stołówka szkolna powinna mieć w pewnym miejscu niższą ladę, tak by mogły z niższej lady korzystać osoby niskiego wzrostu. Być może wydaje Ci się, że dostępność architektoniczna dzisiaj nie jest potrzebna w Twojej szkole, ponieważ nie ma uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Ale taki uczeń w każdej chwili może się pojawić. Żyjemy w społeczeństwie, które się starzeje. W każdej chwili może się pojawić w Twojej szkole uczeń z niepełnosprawnością, rodzic czy nauczyciel. Życzymy wszystkiego dostępnego.